Przechodzimy do dzieci. Więc zaczynamy od sprawy Nitra. Ja bym ci zrobił dziewczynę, po pierwsze. Ja chciałam chłopczyka, jak się dowiedziałam, że dziewczynka, to się popłakałam. Ja tylko chłopców prawie. Ja tylko chłopców. Też mam dziecka. Kiedy ślub? Ale znasz? Ale znasz? Tak. Nie musimy brać ślubu, żebym ci dziecko zrobił. Nie, jeżeli podobno bardzo słabo słychać. To mogę się zapłodnić. Ja na następne dziecko czekam jakieś 4 lata. Ale patrz, mam pomysł. Ja ci zrobię dziecko. Wiadomo, że ono będzie ładniejsze. Bo wiesz, fajne geny. A ty go wkręcisz, że to jest jego syn. I ja tylko... To tak a propos. Uczestnikami tej rozmowy jest gość, którego potem nazywałem szwagrem, czyli przyjaciel Nitra, Tejkwan, i partnerka Nitra. Więc rozmowa jest w konwencji żartobliwej i również w konwencji... Ale ja nie rozmawiałem wtedy z Sandrą. Żartobliwej użyłem wobec... komentując te słowa, użyłem wobec tych żartowniśów, wobec Tejkwana słowa szwagier w kontekście Nitra. Oto cała zbrodnia Jacka Morańskiego i atakowanie dzieci. Oczywiście Marcin Najman albo nie zrozumie, albo udaje, że nie zrozumie. Nie, widzowie, tak szczerze, po zobaczeniu tego dowodu, to ja sam zacząłem się zastanawiać, czy to prawda nie jest, nie? Rozmowa z randomową dziewczyną w sposób żartobliwy jest niewątpliwym dowodem w sprawie. Nie, ale wam powiem tak zupełnie szczerze, mi się nawet nie chce rozmawiać, bo prawda jest taka, że jest to walka z wiatrakami. Kto ma wiedzieć, ten wie, jak to się mówi. I rozrapywanie tego i próba merytorycznej rozmowy do niczego nie doprowadzi. Więc to naprawdę, to szkoda się szczypać nawet. Powiem wam tak zupełnie szczerze, tak podsumowując, nie? Mnie jest to obojętne, że ktoś wyciąga jakąś rozmowę z randomową dziewczyną sprzed paru lat, bo mi to niczego nie zmienia. Mi tak naprawdę tylko Sandry jest szkoda, bo ja wiem, że gdzieś tam Sandra jako matka przeżywa, a też de facto chcąc nie chcąc jest wciągnięta w niefajną rozgrywkę i to wszystko. No ja wiem, że to Sandra nie była, no powtarzam raz jeszcze, to nie była rozmowa z Sandrą. Dlatego uważam, że jest to bardzo słabe zagranie, no ale to szkoda szczępić. No gdzieś tam ja potrafię panować nad emocjami i wiem, że jest to taka... jest to usilne, cwaniackie odbicie piłeczki. W zasadzie, a może jakoś zbije argument, nie? Widzowie, kumaci zrozumieli, a głupim nie ma sensu tłumaczyć, nie? Naprawdę. Nie wiem, ale dlaczego ty mówisz, że ja powinienem zadzwonić i to sprostować? To jest głupie, jakby naprawdę nie ma sensu, bo z niektórymi ludźmi nie ma sensu rozmawiać. Mi się nie chce. Ja wiem, że wy próbujecie szukać jakichś dymów, ale ja wiem, że wchodzenie w tego typu tematy jest bezsensowne, bo to tylko sprawi, że ten temat znowu wróci do łask i znowu ktoś, tym razem z mojej winy, będzie obrywał rykoszetem jakimiś pomówieniami. Więc mi się nie chce wchodzić do błota, ja nie jestem świnią. To tak, bo tutaj było o skrzywdzonym dziecku Nitra. Puściłem rozmowę, która była kanwą tego żarciku, który był powielany przez Wykop. Ja ten żarcik oczywiście upubliczniłem, bo oznaczał mnie Wykop. Ja go również jako oznaczony publikowałem na swoich social mediach. Natomiast, czyli rozmowa Tejkwana z partnerką. Natomiast tutaj państwo macie bardzo ważny element do tej sprawy, bo również... Raz jeszcze powtarzam dla wszystkich ludzi, którzy są na live'ie. Tak, to prawda, był to żarcik jak najbardziej. Natomiast nie był on uprawiany z partnerką Sergiusza, a z jakąś inną dziewczyną, co zresztą na nagraniu, jak nie mam, widać. Rozmowa tej samej partnerki z Nitro i wyblindowane jest dziecko w tle i wypikane są wulgaryzmy. Natomiast powiem państwu, co to za materiał i czego dotyczy i jak bardzo to jest istotne dla wyjaśnienia tej sprawy, żeby przeciąć absolutnie raz na zawsze temat tego rzekomego atakowania dzieci przez Jacka Murańskiego. Nie, 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 nie,
Bliżej twarzy, bo nic nie słychać. Tam, gdzie jest mikrofon. Jak się nie mylę, bo jak się nie mylę, to jest to, bo ja wtedy jeszcze Sergiusza nie znałem. Jest to rozmowa Sergiusza z Sandrą i jej bratem. Ja nie dam sobie ręki uciąć, ale na 90%, bo kiedyś mi o tym mówił. Musi zrobić. Mikrofon został wyłączony. Marcin Najman i jego 3 minuty. Ja mam takie pytanie. Już abstrahując od tego, czy to, co Sergiusz rozmawiał z Sandrą i jej bratem, było fajne i mądre, to jakby czemu ma to dowodzić w tej sprawie? Ja wam tylko powiem tyle. Nie oczekujcie ode mnie odpowiedzi na ten temat, bo ja po pierwsze nie wiem. Po drugie, ja Sergiusza w tamtym okresie nie znałem. Po trzecie, tak sobie zajrzewałem, że chodzi o to nagranie. Nie pytajcie mnie, tylko jak chcecie kogoś pytać, to pytajcie Sergiusza, bo nie wiem, po co mielibyście mnie pytać, po prostu. Wiem tylko tyle, że faktycznie coś takiego kiedyś miało miejsce, bo Sergiusz o tym mi zakomunikował w momencie, w którym... coś było mówione publicznie odnośnie tego, że jakiś tam materiał jest i powiedział, że pewnie o ten materiał chodzi i gdzieś tam mi tylko przytoczył, nawet nie pokazywał nagrania. Więc... No było debilne tak w każdym razie, debilne, naprawdę. 6 lat? Kurde... Mi się zdaje, że brat Sandry jest niewiele młodszy ode mnie. Jakoś... Bo ja go poznałem generalnie, ja go poznałem, bo on był rok temu na urodzinach Sandry. Nie wiem, ile ten facet ma lat, ale coś około 22 może? A może jest młodszy, kurde? On 18 miał ostatnio? Kurde, nie, bo mogę się mylić. A ona ma dwóch braci! Aha! To tego nie wiedziałem. Dobra, to tego nie wiedziałem! Okej, to nie, ja nie wiedziałem, że ona ma dwóch braci nawet. Jednego poznałem, ale nie milion ma lat, ale no taki byczek generalnie, nie? Okej, no to nieważne. To nawet nie wiedziałem. Jednego poznałem. Rzekomy atak na dziecko Nitra. Słucham, jak teraz skomentujesz? Kto tak naprawdę krzywdzi to dziecko? Jacek Murański, śmiejąc się z tego, że Tejkwan z partnerką Nitra śmieją się z Nitra? Kto tak na... Ale moment, bo naprawdę... Ja nie śmiałem się z Sergiusza z partnerką Nitra. Rozmawiałem z inną dziewczyną, żartując sobie z sytuacji rozmowy między sobą po prostu. Z dorosłą kobietą.